poklikałeś coś w Betaflight konfiguratorze. Pozmieniałeś suwaczki, tu jakąś opcję zmieniłeś. PID rate'y takie fajne, coś. Ogólnie miał latać lepiej, a zniknęło OSD. Albo w ogóle nie chce wystartować, albo teraz robi fikołka. No ale reset settings. I jest gorzej niż było. No to co? Serwis? Nigdzie o tym nie piszą, więc skąd masz o tym wiedzieć, że reset settings to nie jest przywrócenie drona do ustawień fabrycznych, to jest przywrócenie ustawień fabrycznych, ale flight controllera. Flight controller to jest w dużym uproszczeniu płyta główna drona. I klikając reset settings, to trochę tak jakbyś robił format komputera i wgrywał czyściutkiego Windowsa. Czystego, bez żadnych sterowników, żadnych programów. No niby się podnosi, ale większość rzeczy wciąż nie działa. Dopóki nie przeflaszowałeś all-in-one na losowy soft, a tylko usunąłeś ustawienia, temat jest do ogarnięcia w kilka minut. Po pierwsze, musisz dokładnie ustalić, jakiego masz drona. Producent, model, wersja. Istotne będzie, jaki jest odbiornik, czy jest wbudowany, czy dokładany. Gdzieś tu była mobila. Ja mam tutaj Happy Model Mobula 6, tylko że to też jest Mobula 6. Istotne jest, żeby wiedzieć, że to jest HD, a to nie. No i to jest wersja Express LRS i konkretnie 2,4 GHz. Mając te wszystkie informacje, przechodzimy do kroku numer 2, czyli musisz znaleźć fabryczne ustawienia do swojego drona, a te znajdziesz na stronie producenta. Co ja robię, to najczęściej po prostu wpisuję w Google konkretny model oraz dopisuję frazę CLI albo diff all albo CLI dump, ale najważniejsze spróbować CLI. To wszystko to są różne skróty, różne określenia, nie do końca trafne, które doprowadzą Cię do ustawień fabrycznych Twojego konkretnego drona. No i proszę, pierwszy wynik, Happy Model CN, strona producenta, CLI dump or diff. Moja wersja to 2,4 GHz. Proszę bardzo, jest. Wszystkie ustawienia kopiuję. Wybieramy ostatnią zakładkę, CLI. Ctrl V albo Command V. Enter. I jest, odtworzone. Jeśli w ostatniej linii nie byłoby save, to trzeba je dodać ręcznie. Teraz ponownie wgrałem wszystkie ustawienia, tylko on ich nie zaakceptował. Wpisuję save ręcznie, enter, flight controller się restartuje i mamy fabryczne ustawienia drona. I to w sumie tyle. Co się nie odtworzyło, to jeśli dron był wcześniej sparowany z aparaturą, to on dalej będzie z nią sparowany. Oraz jeśli samodzielnie dokonałeś jakichś zmian, zmiana elementów na OSD, czy zmiana przełączników w aparaturze, no to one się nie odtworzyły. Logicznie rzecz biorąc, skąd producent mógł wiedzieć, jak ty wolisz mieć ustawione przełączniczki? No i dobra, dron naprawiony, ustawienia fabryczne przywrócone, elegancko. A co jakbyśmy chcieli mieć takie ustawienia, ale swoje? Co trzeba zrobić, to dokonać wszystkich zmian tak, żeby teraz ustawienia drona wyglądało w ten sposób, jak chcemy je zapamiętać, zapisać na później. A następnie wejść w CLI, tam wpisać diffoll, diff all i zapisać to ustawienie do pliku. Jak to już zrobimy? W każdej chwili będziemy mogli do nich wrócić, klikając load from file i wskazując na plik, który zapisaliśmy. I ja wiem, że dla wielu z Was treść tych filmów może się wydawać banalna, ale uwierzcie na słowo, jest duża ilość osób, która potrzebuje takiej pomocy. Wiele osób wchodzi w hobby, nie ma tej wiedzy nigdzie spisanej. Trzeba sobie szukać i dłubać. Także jeśli jest tu Was kilku takich nowicjuszy, dajcie znać w komentarzach, jakie tematy byście chcieli, żebym poruszył, a ja spróbuję zrobić z tego fajną serię. A tymczasem, jak się podobało, łapka w górę, subskrybuj kanał, zapraszam do swojego sklepu www.znowodronach.pl, bo tam poza tym, że można kupić sobie parę rzeczy, to jeszcze można wygrać drona do końca tego roku. DJI Mini Flymore Combo. Ale szczegóły to już tam na miejscu. No to dzięki, gumowych drzew. Hej!